Jezus nie przyszedł po to, na ten świat po to, żeby Cię potępić, ale po to, żeby Cię uratować. Może dzisiaj Ci się wydaje, że jest nieźle, ale kiedyś staniesz przed Bogiem na sądzie i będzie wtedy za późno. Dlatego jestem dzisiaj tutaj i głoszę Ci, że teraz na ziemi jest czas, byś pojednał się z Bogiem. A pojednać się możesz tylko przez Jezusa Chrystusa. Religia w tym kraju będzie Ci mówiła, że musisz coś zrobić, albo że musisz mieć jakiegoś pośrednika, może jakichś świętych, jakąś Marię. Ale chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz tylko Twojej wiary. Dzisiaj potrzebujesz tylko wiary, żeby stanąć przed Bogiem i przyznać się, że żyjesz po swojemu, że nie znasz Jezusa. Ale możesz dzisiaj zmienić to. Tak jak ja zmieniłam 8 lat temu. Ja poznałam Boga nowych początków. Byłam w miejscu przez wiele lat. W miejscu takim, gdzie widziałam tylko beznadzieję. Nie było nic dobrego. Związek, w którym trwałam, rozlatywał się każdego dnia poprzez alkohol, kłótnie, awantury, poprzez pornografię. Było coraz gorzej. Nie widziałam sensu. Ja chodziłam na różne terapie, ale nigdy mi nic nie pomogło. I kiedyś usłyszałam właśnie od pewnych ludzi, że Jezus może być odpowiedzią na moje problemy. Tamtego dnia zignorowałam to, bo tak naprawdę myślałam, że ten Jezus to nie interesuje się mną i że w ogóle mu na mnie nie zależy. Dlatego, że modliłam się. Zaraz porozmawiamy. Poczekajcie tutaj. Modliłam się, ale jakby nie słyszałam odpowiedzi na te modlitwy. Nic w moim życiu się nie poprawiało. I tak naprawdę ja obwiniałam Boga o to, w jakim miejscu życia byłam. Ale kiedy dowiedziałam się, że na tronie mojego życia było moje ego, moje ja, kiedy zrozumiałam, że w sercu popełniłam wszystkie błędy, to tego dnia zapragnęłam prawdy do mojego życia. Zapragnęłam poznać osobiście tego Jezusa. I nie mówię Ci tu o jakiejś ceremonii w kościele, o jakimś opłatku. Tego dnia w swoim pokoju osobiście zawołałam do Jezusa. Mówię: Jezus, nie znam Cię, ale potrzebuję Cię, chcę Cię poznać, ponieważ jestem w miejscu śmierci, nic mi się nie układa. I wtedy, owego dnia, Duch Święty przyszedł do mojego życia, tchnął we mnie swojego ducha, bo tak naprawdę byłam martwa, tak jak każdy człowiek się tutaj rodzi na tej ziemi martwy duchowo. Ale tego dnia Boży Duch ożywił moje wnętrze. Ja zrozumiałam, że On za mnie umarł i że On zmartwychwstał. I tego dnia dał mi nowe życie. Dał mi nowe serce. Serce pełne miłości, pełne mocy. Serce przebaczające. Co potrzebujesz? Co z tego? Mogę cię uwolnić. Zaraz porozmawiamy. Boży Duch zmienił moje życie. Zjednoczyłam się z Duchem Świętym. Wiecie, bo Bóg przyszedł po to, żeby zjednoczyć się z człowiekiem. Nie po to, żeby wyprawiać mu jakieś tradycje, jakieś dziwne ceremoniały. On tego nie chce. On chce się z Tobą zjednoczyć. Chcę zamieszkać w Tobie. Chcę, żebyś wiódł zwycięskie życie tutaj na ziemi. Żebyś panował nad diabłem. I
nie daj się oszukać diabłu, bo on będzie manipulował twoim życiem, żebyś tylko nie zrozumiał tej prostej prawdy. A prawdą jest Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest drogą do Boga Ojca. I nie znajdziesz innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa. Możesz dzisiaj przyjść do Niego osobiście i powiedzieć, że Go chcesz do swojego życia. Właśnie teraz, w takim stanie, jakim jesteś, nie musisz nic robić. Wystarczy, że otworzysz swoje serce i Go zapragniesz. Jeżeli realnie i szczerze to zrobisz, to Duch Święty tchnie w ciebie swojego ducha i narodzisz się na nowo, tak jak ja się narodziłam. Ja dziś jestem nowym człowiekiem. Jestem pojednana z Bogiem i dzisiaj mam moc, aby cię uwolnić od wszelkich dolegliwości, bólu, od wszelkiego zła, od wszelkiej niemocy. Bo Jezus powiedział, że będzie cię czynić większe rzeczy. I ja tak mam, bo Boża moc jest we mnie. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, przyjdź, pomodlę się o ciebie. Możesz realnie doświadczyć Bożej mocy. I nie daj się oszukać diabłu, bo diabeł to frajer, diabeł to szmaciarz. On pociąga ludzi za sznurki, żeby tylko nie chcieli Boga. Tak właśnie, takie są manifestacje demoniczne. I wielu ludzi tak ma, tylko boi się przyznać. Demony, się boi Boga. Nawet o tym nie wiesz. Ja zostałam uwolniona od wielu sił demonicznych, od duchów agresji, od duchów lęku, od ducha poniżenia, od ducha odrzucenia. Wiele ludzi się z tym zmaga. Wiele ludzi ma depresję, chodzi po lekarzach, a chcę ci powiedzieć, że najlepszym lekarzem jest Jezus Chrystus i może dzisiaj uleczyć twoje serce za darmo, za free, bo to jest Boży dar, to jest właśnie Boża łaska, niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Nie ignoruj dzisiaj tej informacji, bo to może uratować twoje życie. Nie ignoruj tego! To tak jakbyś zobaczył na ulicy 100 tysięcy i byś nie podniósł! Mówię do ciebie prawdę, że Jezus dał się ukrzyżować za ciebie, żebyś żył pełnią życia, żebyś doświadczył Jego mocy, żebyś doświadczył Jego miłości, żebyś doświadczył Jego błogosławieństwa. Żebyś doświadczył samych dobrych rzeczy i żebyś doświadczył kiedyś wieczności z Nim. Ojcze, ja modlę się, abyś poruszał serca tych ludzi, aby oni zrozumieli Twoją prawdę. Duchu Święty, przenikaj teraz serca tych ludzi. Przekonuj ich o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Ja odsuwam od tych ludzi wszelkie siły demoniczne, które zasłaniają umysły i serca tych ludzi. Ja odsuwam od tych ludzi. Boże aniołowie, teraz wstępujcie na tych ludzi i przyprowadzajcie ich do Jezusa. Amen.